Enea Energetyk Poznań nie najlepiej rozpoczął nowy rok. Dwie porażki i tylko jedno zwycięstwo. Poza składem są dwie atakujące, Paulina Reiter i Martyna Szczepuła. Jesteśmy w dosyć ciężkiej sytuacji, bo dwie nasze atakujące mają, mają e, kontuzje dosyć poważne, które wykluczają je na długi czas z treningów, ale radzimy sobie, radzimy sobie, pomaga nam Malwina Stachowiak z Uniorek, bardzo, bardzo dobrze się prezentuje i, i, i mam nadzieję, że w jutrzejszym meczu również tak się zaprezentuje jak na treningach. E, tak, no radzimy sobie, radzimy sobie, Myślę, że bardzo dobrze, i, i jutro to pokażemy. Na to mają nadzieję kibice Energetyka, a ci w ostatnich kolejkach nie byli rozpieszczani grą NA. Szansa na przełamanie wydaje się idealna, bo już w piątek podopieczne Marcina Patyka w Poznaniu podejmą przedostatni w tabeli Libero VIP Aleksandrów Łódzki. Rywal gdzieś z dołu tabeli, aczkolwiek nie możemy lekceważyć. Mecz ze Stężycą pokazał nam, że, 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 że nie można żadnego przeciwnika lekceważyć. Dziewczyny ze Stężycy pokazały nam. W tamtym dniu i w tamtym meczu, gdzie jest nasze miejsce, i bardzo chcemy zrewanżować się za to spotkanie, które było i bardzo chcemy to wygrać. Czy chęci wystarczą? O tym przekonamy się w piątek. Początek spotkania o godzinie 20.30 w hali przy ulicy Zagajnikowej 9. Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Fanclub TV. Zapraszamy.